unigames.pl. Witajcie w kolejnym materiale. Tym razem moje wrażenia po obejrzeniu konferencji Nintendo na E3, a właściwie po Nintendo Direct, bo Nintendo po raz kolejny nie pokazywało nam takiej, nie zorganizowało takiej prawdziwej konferencji, żebyśmy mogli zobaczyć przedstawicieli na scenie, żebyśmy mogli zobaczyć show w rodzaju tego, co widzieliśmy podczas konferencji Microsoftu. Bardziej przygotowali po prostu filmik, w którym prezentują nam po kolei zapowiadane tytuły na Nintendo Switcha. No i do tego się postaram odnieść. Film nie był szczególnie długi, bo dostaliśmy mniej więcej 40 parę minut, natomiast i tak był wypełniony po brzegi grami, więc myślę, że na niedobór atrakcji nie mogliśmy narzekać. Muszę przyznać, że trochę zaskoczyło mnie to, że właściwie nic nie pokazano na 3DS-a. No nie wiem, czy Nintendo chce już uśmiercić swojego handhelda na dobre, natomiast bardzo zastanawiający jest fakt, że właściwie nic nowego, ciekawego na ten system nie dostajemy. Właściwie już w ostatnim roku jedyne, co ukazywało się, jeśli chodzi o wewnętrzne studia Nintendo, to właściwie jedynie remake'i hitów sprzed lat, typu na przykład Luigi's Mansion, pierwsza część z GameCube'a. Szkoda, że nic nie pokazano na 3DS-a, będzie się najwidoczniej musiał kurzyć w mojej szafce, natomiast pokazano bardzo dużo, jeśli chodzi o Nintendo Switch. No i muszę przyznać, że no jest wiele tytułów, na które tutaj będę czekał. Początek konferencji był oczywiście jak dla mnie zabawny, bo tylko Nintendo jest w stanie na samym początku pokazywać nam kolejne wariacje na temat swojego Super Smash Bros. I pokazywać nam kolejne postacie, z którymi będzie można walczyć, typu bohaterów znanych z serii Dragon Quest. Zresztą później przewinął się jeszcze motyw z Banjo-Kazooie nawet podczas konferencji, gdzie już niektórym wydawało się, że być może na Switcha powstaje nowa odsłona Banjo-Kazooie, co w zasadzie byłoby praktycznie niemożliwe, zważywszy na to, że Studio Rare jest przecież własnością obecnie Microsoftu, natomiast później okazało się, że są to niestety jedynie dodatkowe postacie do Super Smash Bros. Ultimate. No ja już szczerze mówiąc mam dość, nie wiem, czy ktoś w ogóle się jakoś podnieca nowymi dodawanymi postaciami do tej marki, bo właściwie kogo tam jeszcze nie było? Można powiedzieć, że praktycznie wszyscy już byli, więc dajmy sobie spokój już w kolejnych prezentacjach, bo nie wiem, do czego mamy dojść, nie wiem, do 200-300 postaci, wszystkich postaci z gier wideo i wreszcie sobie Nintendo da spokój z promowaniem jakby tej serii. Tak, wiemy, że Super Smash Bros. Ultimate ma po prostu gigantyczną liczbę wojowników do wyboru, natomiast myślę, że pora sobie ten temat odpuścić. Z fajniejszych tytułów oczywiście zaprezentowano Luigi's Mansion 3, którego to jestem praktycznie pewien, że dostaniemy tutaj hit, zważywszy na fakt, że przecież dwójka była tak świetna. Jeszcze niedawno prezentowałem wam takie zestawienie swoje top 10 najlepszych gier na 3DS-a, no i Luigi's Mansion umieściłem na zaszczytnej pozycji pierwszej, więc muszę przyznać, że dwójka podobała mi się bardzo, no i największą zaletą jej był, myślę, że fakt, że praktycznie z każdą godziną grania dostawaliśmy coś nowego, to znaczy nie można było się nudzić. Po nawet kilku godzinach grania, granie stawała się monotonna, bo cały czas twórcy zaskakiwali nas jakimiś nowymi patentami, no i na coś podobnego liczę również w Luigi's Mansion 3. Pokazano kilka nowych ruchów, którymi będzie dysponował nasz bohater, natomiast mówię, nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że na pewno twórcy będą nas zaskakiwać pomysłami, zresztą widać to właśnie już w tych nowych patentach, więc na pewno na nudę tutaj narzekać nie będziemy i gra nie skończy się, w cudzysłowie oczywiście, po pierwszych kilku komnatach. Oczywiście pokazano również The Legend of Zelda Link's Awakening, czyli tytuł, który już Nintendo prezentowało nam wcześniej na poprzednich Nintendo Directach. Oczywiście na ten tytuł również wszyscy czekamy, co prawda jest to jedynie odświeżenie retro tytułu, który przecież pewnie co więksi fani pamiętają sprzed lat, natomiast to odświeżenie wypada naprawdę fajnie, naprawdę ciekawie się to prezentuje, no i może nie będzie to tytuł taki, że będzie dostawał oceny typu 10/10, natomiast na pewno będzie to bardzo fajna Zelda, z którą również będzie warto się zapoznać. Myślę, że najfajniej będzie się to sprawdzało w trybie przenośnym. No i kolejny trailer utwierdził mnie w przekonaniu, że warto na ten tytuł czekać, no i pewnego rodzaju zaskoczeniem jest dla mnie to, że zagramy już we wrześniu tego roku, więc fajnie. Na konferencji prezentowano też oczywiście wiele tytułów od deweloperów third party. Fajnie, że na Switcha powstaje również Wiedźmin 3, kompletna edycja, więc również fani Nintendo będą mogli zapoznać się z tym rewelacyjnym tytułem. Ja swoją drogą obecnie ogrywam go po raz drugi na Xboxie One X. Mam już za sobą gdzieś tak ze 20 godzin. Staram się jeszcze raz ograć ten tytuł, bo twórcy, czyli CD Projekt Red, zapewnili patcha, który spowodował, że jeśli chodzi o
wersje konsolowe, to właśnie Xbox One X ma najlepiej wyglądającą wersję. Można sobie ten tytuł odpalić właśnie w trybie przyspieszonej płynności bądź w trybie 4K, więc naprawdę fajnie się to prezentuje. Na Switcha pojawi się też kilka innych oczywiście tytułów znanych już z PS4 czy Xboxa One, między innymi odnowiona trylogia Spyro, między innymi Wolfenstein, więc generalnie na pewno będzie w co grać. Tutaj nie trzeba się bać o to, że jakoś zaniknie support ze strony deweloperów third party. Oczywiście jeśli chodzi o takie ekskluzywy dla Nintendo, no będzie tego więcej, bo przecież mamy No More Heroes 3, mamy Fire Emblem między innymi. Mamy też Animal Crossing, na którego ja osobiście jakoś może specjalnie nie czekam, natomiast na pewno znajdzie się wielu fanów tego tytułu. No i tutaj pewnego rodzaju negatywem jest to, że grę przesunięto na marzec 2020, mimo że wcześniej Nintendo zapowiadało, że zagramy jeszcze w tym roku. Natomiast myślę, że największą bombę zostawiono na koniec. No i myślę, że tutaj no, nikt nie będzie zawiedziony tym, że Nintendo ogłosiło, że trwają już prace nad sequelem The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli właściwie nad sequelem najlepszej gry na Nintendo Switch i właściwie no, jednej z najlepszych gier w ogóle moim zdaniem, bo jedynka była tak rewelacyjna, że po prostu nie można było jej zbyt wiele zarzucić. Fajnie, że sequel powstaje, chociaż moim zdaniem, jeśli pokazano właściwie krótką zajawkę, jedynie informację o tym, że dostaniemy drugą część, no to pewnie sobie na nią jeszcze pewnie ze 2 lata poczekamy. Natomiast mimo wszystko bardzo fajnie, że coś takiego ogłoszono, no i czekam z niecierpliwością, bo tak jak Wam wspomniałem, no jedynka jest genialnym tytułem, właściwie no niewiele można mu zarzucić. Ja szczerze mówiąc właściwie gram w nią okazyjnie nawet do dzisiaj. Jeszcze nie wszystko odkryłem, bo ten otwarty świat jest tak wielkich rozmiarów, tak dużo jest tam do odkrycia, tak Nintendo zaskakuje na każdym kroku. No i jest to właśnie kolejna gra tego typu, że grając nawet kilkadziesiąt godzin można natknąć się jeszcze na jakieś patenty bądź niespodzianki, których wcześniej nie widzieliśmy. No i za to właśnie myślę, że Nintendo można lubić. Szkoda wprawdzie, że Nintendo nie organizuje takiej normalnej konferencji, natomiast myślę, że zapowiadane tytuły zapowiadają się fajnie i jest na co czekać. Także generalnie na pewno Switch na niedobór gier narzekać nie będzie. Myślę, że posiadacze tej platformy mogą być zadowoleni z tej konferencji. No i Nintendo samo w sobie zresztą zapowiedziało, że tworzy także inne tytuły, których jeszcze nie pokazuje. No ja szczerze mówiąc czekałem na Metroid Prime 4, którego właściwie do tej pory obejrzeliśmy jedynie logo w którejś tam prezentacji. No i właściwie na tym się skończyło. Później też były informacje o tym, że gra jest przebudowywana właściwie od podstaw. Także czekam na pierwszą prezentację również tego tytułu, bo na pewno będzie to mega ważny tytuł dla tej platformy. Sama konferencja myślę, że była bardzo fajna. No i posiadacze Nintendo Switcha myślę, że mają na co czekać. Oczywiście dajcie znać, co Wy myślicie o prezentacji Nintendo Direct, czy również Wam się podobało, czy jednak może Nintendo Was czymś zawiodło. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, natomiast ode mnie to tyle na teraz. Zatem dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.